Jeśli czujesz, że twoje życie legło w gruzach, jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia, jeśli musisz pracować 18 godzin dziennie, żeby w ogóle związać koniec z końcem, jeśli bank właśnie chce odebrać ci mieszkanie, jeśli opieka społeczna właśnie odebrała ci dzieci, to nic. Po prostu nic. Zatrzymaj się. Stop. Just stop. Oddychaj. Oddychaj. Poczuj wiatr z południa. Poczuj samego siebie. Wsłuchaj się w swoje wewnętrzne ja. Wykonaj move. Wykonaj move. Do something special just for you. Posłuchaj wewnętrznego zwycięzcy. Porzuć ludzi, którzy ściągają cię w dół. Marcin, nie mogę uwierzyć, jaki ty jesteś głupi. Ty myślałeś, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy się z tobą bić. Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybierałem. Jestem w Warszawie. Forget about children, które burzą twój wewnętrzny spokój. Oluś, ja nie powiedziałem, że nie chcę z wami jechać, że do Kataru płyniem sam, tylko powiedziałem właśnie, że z wami lepiej. Pomyśl wyłącznie o sobie, o własnych, pierwotnych potrzebach. Czego potrzebowałeś, gdy przyszedłeś na świat? Co było dla ciebie najważniejsze? Za czym płakałeś? Czego oczekiwałeś? Gdzie kierował swoją uwagę mały ty? Odpowiem ci. Potrzebowałeś cycka, do którego mogłeś się bezrefleksyjnie dostać. Byłeś szczęśliwy, prawda? Czułeś obfitość miłości? Obfitość spokoju? Obfitość jestestwa? Czy czułeś wówczas afirmację piersi? Energię sutka? Na początku było słowo, a słowo to my. Ale na początku był też cycek, a cycek to nie my, to inna osoba. Dlatego idź na kurwy. Idź po cycki, posi znowu. Wyzeruj osobiste doświadczenia i zacznij wędrówkę od początku, porzucając bagaż negatywnych doświadczeń. Start the journey once again. Bądź nową, najlepszą wersją siebie, przemierzając tę metafizyczną wędrówkę od pierwotnego źródła po nowe wodospady doznań. Postanowiłem zostać coachem, co jest naturalnym ruchem w życiu każdego, kto zyskał jakąkolwiek rozpoznawalność, a więc także w moim. Za jedyne 1800 zł przy zapachu kakao opowiem wam, jak wydać 1800 zł i powąchać kakao. Najważniejsze, abyście dokonali przedpłaty, ponieważ niedokonane płatności obciążają umysł i doprowadzają do niepotrzebnych, nawet czasami nieuświadomionych stresów i potem rezonują w waszym organizmie przez wiele, wiele lat. Poza tym trzeba pamiętać, że ceny żywności idą w górę, a więc także ceny kakao, w związku z czym można traktować aktualną ofertę jako okazję, a życie składa się z łapania okazji. Jakaś to była okazja! Zauważyliście pewnie, że internet zalały porady z dupy. Dawno nie miałem takiej motywacji, żeby nagrać odcinek Dziennikarskiego Zera. Dopiero te porady z dupy, zrób coś, sprawiły, że stwierdziłem, zrobię coś. Nagram Dziennikarskie Zero o poradach z dupy. Strength, no weakness, power, the muscle. Ogląda się tych ludzi, którzy mają radę na każdą pogodę i w zasadzie nie wiadomo, co straszniejsze. Ci ludzie na scenie, czy ci ludzie przed sceną, rozanieleni, wpatrzeni, rozdziawieni, to chyba nie są aktorzy, więc to znaczy, że jest naprawdę z nimi bardzo, bardzo kiepsko. Kiedyś mieliśmy różnych znachorów, którzy dotknęli ręką i wyleczyli nowotwór. Dzisiaj mamy ludzi, którzy idą na scenę i sami są rakiem. Niektórzy nawdychali się gówien małp w dżungli amazońskiej i myślą, że zainteresują tym gospodynie domowe z Sieradza albo senior menadżerki z Domaniewskiej w Warszawie i będą leczyć duszę, bo ciało to każdy głupi już umie wyleczyć, teraz leczy się duszę.
Jeszcze inne 3 razy pokazały kieskę na ściance albo w telewizji śniadaniowej i uznały, że to jest właściwy moment, aby zacząć opowiadać ludziom, jak trzeba żyć. Otóż, kurwa, nie. Mam wrażenie, że apogeum tego spierdolenia odbędzie się w lipcu w Warszawie pod nazwą Life Balance Congress, gdzie na scenę bez żadnego poczucia obciachu wyjdą ci wszyscy ludzie, którzy wygadują te pierdy o celebracji życia, obfitości, pragnień i spojrzeniu wewnątrz siebie. Od razu mówię, że będzie drogo, bo żeby online się połączyć to 400, żeby w najtańszym pakiecie w ogóle coś na żywo zobaczyć to prawie 500. Tak naprawdę trzeba liczyć 1000, a jak chcesz mieć zdjęcie z tymi, co mówią o afirmacji życia, to tak pod 500 już podchodzi bardziej, więc będzie drogo. Ale to bardzo dobrze, że będzie drogo, bo gdyby było tanio, to by było bez sensu, a że jest drogo, to można się naprawdę cieszyć i napawać obfitością drożyzny. Miałam taką sytuację parę dni temu, że wykonywałam bardzo duży przelew na jedno z moich marzeń. Ja zazwyczaj jak robię przelew, zwłaszcza taki wielki, zwłaszcza na moje marzenie, to robię sobie taki rytuał z Julią, z mojego teamu i robimy taki rytuał płacenia. Siedzę z nią na telefonie, robię ten rytuał płacenia, jestem przeszczęśliwa, że wysyłam te pieniądze, puszczamy muzykę, wszystko, napięcie rośnie i nagle ja mówię, o, Julia, nie przeszedł ten przelew. A co się stało? No jest napisane, że mam zwiększyć limity. Ja mam takie, wow, mam zwiększyć limity. Miałam ciarki na całym ciele, bo zobaczyłam, że to dokładnie tak jest. Że my czasami coś, co nas zatrzymuje, traktujemy jako blokadę, przeszkodę, test od życia. Więc wchodzę na inną stronę, przesuwam suwaczkiem moje limity, zwiększam je i za chwilę mogę się przedostać do moich marzeń. Wow! Rytuał płacenia to jest coś absolutnie fantastycznego. Ja tylko nie rozumiem, po co ograniczać ten rytuał płacenia? Dlaczego ograniczać go wyłącznie do swoich dużych marzeń? Ja przeniosłem to na sferę codzienną. Chodzę sobie z Adamem, który to nagrywa. Chodzimy sobie do sklepu, do Żabki. Idę z niespłaconą kartą. Biorę chipsy, biorę kolę. Daję kartę. I tam jest komunikat. Brak środków na koncie. I wtedy on włącza muzykę. Pani patrzy zdziwiona, robi się naprawdę bosko. I feel good. Nagle wpada setka kelnerów z tacami, tańczą synchronicznie, śpiewają. Mega impreza, mega biba. Ona jeszcze nie wie, ja wchodzę w aplikację mobilną, spłacam kartę, muzyka robi się coraz głośniejsza, cały sklep zaczyna tańczyć. I feel good. I ja w tym momencie przykładam kartę, która jest już spłacona. I tak, to jest ten moment. Dokonałem szczęśliwie zakupu chipsów i napoju. I wtedy ogarnia mnie wewnętrzna miłość, satysfakcja, obfitość energii. Czuję, że znowu to zrobiłem. Znowu to zrobiłem. A ta pani w sklepie myśli sobie, kurwa, to już 6. raz dzisiaj. Oczywiście naturalnym byłoby pytanie, skąd ta kobieta w ogóle ma pieniądze i żeby cokolwiek kupić. No właśnie stąd, że ludzie płacą, żeby słuchać jej. A słuchanie jej to jest naprawdę intrygujące. Właśnie ten cytat u nas w domu leżał wydrukowany. Ty widzisz korek, ja widzę obfitość samochodów. Tak, patrzmy pozytywnie. Korek to obfitość samochodów. Miłego stania w korkach. Korek to obfitość czasu, który możemy spędzić sami ze sobą, kontemplując. Śmiałem się z tamtych, a teraz sam się wpierdolę w te korki. Możemy nawet otworzyć okno, a wówczas mamy obfitość pierwiastków. Z kolei kiła to obfitość doznań w miejscach intymnych. Nowotwory to obfitość namnażających się komórek. Kontrola urzędu skarbowego to obfitość zainteresowania. Pan długo zajmuje się handlem samochodami? Bardzo długo. Co, opłaca się? A wojna na Ukrainie to obfitość gości z zagranicy. Patrzmy pozytywnie. Z kolei córka tej typiary ewidentnie zaczyna kumać, że
z jej starą nie jest wszystko do końca w porządku. Podeszła do mnie moja młodsza córka przedwczoraj, trzyma to w ręku i mówi tak: mamo, kojarzysz, jak ty zawsze mówisz, że ja mam bałagan w pokoju? A co? No wiesz, tak sobie pomyślałam, że ty widzisz bałagan. Ja widzę obfitość rzeczy. Na razie jest to traktowane jako taki dowcip sytuacyjny, okolicznościowy, ale za kilka lat pewnie ktoś do tego wróci i zorientuje się, że to już wtedy były pierwsze znaki ostrzegawcze, a może nawet ostatnie znaki ostrzegawcze w kwestii tej odklejki. Natomiast jeśli się zdarzy, że wasza córka, syn, brat, siostra, mama albo tata przestaną kumać do końca, o co wam chodzi, to nie przejmujcie się tym, po prostu ich odetnijcie. Wyjebać ich z waszego życia. To jest jedna z tych porad, która kosztuje tysiaka, a ja wam ją teraz dam za darmo. Wszystkich przeciętniaków wypieprzamy z waszego życia. Także nawet jak są to wasi starzy, to wypierdalać. Nie mamy kontaktu przez rok, dwa, trzy. Wyjebane. Jak się nie ogarną, nie gadacie z nimi. Po chuj wy w ogóle z nimi gadacie? Po chuj jeździcie na te wigilie? Po co wyjeździcie na te obiady? Po co wyjeździcie na te wigilie, jak wiecie, że będzie rozpierdol? Jedźcie tak jak ten, Patryk, do Bora Bora. Wypierdalać jak najdalej od domu. Trzeba wypierdalać od nich jak najdalej, na Bora Bora. Jeśli czujesz, że twoi rodzice są przeciętni, przetnij to. Ktoś cię pyta, nie wiem, jedziesz na Wigilię w tym roku do domu, na święta? Nie, moja mama pracuje w szkole jako, jest nauczycielem historii, wiesz, jest przeciętna. Jak się nie ogarną, nie gadacie z nimi. Wypierdalasz od niej, wypierdalasz jak najdalej, żeby się nie zaraziła swoją przeciętnością. Przecież to jest przeciętny zawód, przeciętnie opłacany, nawet słabo. Mogła zostać panią premier, ale nie została. Wypierdalać od niej jak najdalej. Kulka na drugą stronę. Macie kulkę, mówicie, będziecie p***a tu, jak oni są tam. Oni są tu, kurwa? To ty tu wypierdalasz. Na drugą stronę. Rozumiesz? Wyjebać przeciętniaków z naszego życia. Aż się ogarną. Aż wyjdą z definicji przeciętności. Masz tatę, który jest normalnym typem? Wypierdalasz od niego. Bo jest przeciętny. Nie jest tak piękny jak Michał Żebrowski. Nie ma własnej spółki giełdowej. Jest niby w miarę inteligentny, ale wiesz, Nobla nigdy nie dostał. Wypierdalasz od niego. Rok, dwa, trzy, aż się ogarnie. Aż dostanie Nobla. Wtedy może wracać. No ale najpierw na Life Balance Congress. Żeby nie to, że najpierw na Bora Bora i przegapicie Life Balance Congress, gdzie Piątkowski będzie wykładał. A mój partner jest zjebany, a mój ojciec jest zjebany. Po chuj wy z nimi gadacie? Ale jest też inna opcja. Wasz stary może być naprawdę nieprzeciętny. Może być... wow. Może być kozak. Może być niesamowity. Ale może mieć Alzheimera. I zapominać, że jest taki nieprzeciętny. I w teorii jest to dość duży problem. Ale także ten problem może rozwiązać Life Balance Congress. Mam nadzieję, że komisja noblowska będzie od razu na sali i po prostu w trakcie przemówienia wejdą, powiedzą: panie, mamy to, jest. Ale może nie ma co leczyć tego Alzheimera, bo Alzheimer to wolność. Wolność od wspomnień, wolność od złych doświadczeń, wolność od ludzi, którzy coś od ciebie chcą. Alzheimer można potraktować jako szansę na reset. Dokładnie tak samo jest z depresją. Tak naprawdę, jak spojrzymy na depresję, to jest właśnie zdrowienie, to jest dochodzenie do wolności, drastyczne uświadamianie sobie tego, że jesteśmy wolni i że my musimy znaleźć tą wolność, bo wolność w naszym życiu jest jedną z najważniejszych wartości i że każdy jej pragnie, każdy za nią tęskni, każdy o niej marzy, bo wolność to jest wszystko, wolność to jest miłość, wolność to jest radość, wolność to jest inna perspektywa, inne możliwości kompletnie, inspiracja, kreacja. Masturbacja. Nagrywasz już. Przede wszystkim wolność to obfitość. No więc pamiętajcie, depresja jest szansą. Każdy o niej marzy. Każdy się inspiruje. W zasadzie po co to leczyć? Powinniśmy odwrócić to zagadnienie. Wpędzać ludzi w depresję, zamiast wyciągać ludzi z depresji. Inspiracja, kreacja. Gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Absolutną gwiazdą tego typu wydarzeń jest niejaka Kasia Nast. Ona nazwisko ma chyba
Grabowska, ale teraz akurat uważa, że nas. Próbowałem w internecie wyczytać, kim ona jest, ale dowiedziałem się z internetu wyłącznie tyle, że jest byłą partnerką takiego muzyka Barona, ale że mam wrażenie, że wszystkie kobiety w Polsce w wieku od 20 do 50 lat są byłymi partnerkami Barona. To w zasadzie niczego się nie dowiedziałem i w sumie mogłaby być to, znaczy jest to zupełnie randomowa laska, która uznała, że będzie się dzielić obfitością swoich myśli. Napisałbym, że w przyszłości, czyli w lipcu, prawdopodobnie wystąpi na Life Balance Congress i że w przeszłości już wystąpiła na podobnym wydarzeniu, ale nie mogę tego powiedzieć, ponieważ przyszłość i przeszłość nie istnieją. Mijamy się bez słowa. Kiedy tak naprawdę siedzi koło ciebie drugi człowiek, może znasz tę osobę, może jej nie znasz. Ale tak naprawdę pokaż, że jest ważny, że go widzisz. I na samym początku chcieliśmy zadać wam pytanie. Jak myślicie, czy istnieje przeszłość i przyszłość? Czy jeżeli ktoś z was uważa, że istnieje, to ręka do góry. Nikt? Więc teraz opowiemy wam o tym, co mamy. Myślę, że nie jest. I przyzwyczailiśmy się do tego, że istnieje czas linearny. Że właśnie mamy przeszłość, mamy przyszłość, natomiast tak naprawdę my cały czas poruszamy się w tej teraźniejszości, bo to jest tak, że dzisiaj jest dzisiaj, ale tak naprawdę jutro też będzie dziś. Jeżeli przesuniecie się dalej, za rok, za 5 lat, za 10, cały czas jest dziś. Więc po co ta podróż cały czas w przeszłość i w przyszłość? Przeszłość nie istnieje. Czyli co? Znaczy, że jutro będzie dziś? Jeszcze w sumie to jakoś tam załapałem, chociaż to bez sensu, ale że wczoraj było dziś, jest dziś, wczoraj. Jak ta Kasia nas była scenarzystką kiedyś w TVN-ie, albo była dziewczyną Barona, to ona dalej jest jego dziewczyną? Czy już nie jest? No bo piszą, że nie jest. Że w przeszłości była, taki cytat znalazłem, ale przeszłość nie istnieje. O pewnych rzeczach się nie chwali, zanim nie powstaną, więc jak powstaną, to pewnie będziemy mogli o tym porozmawiać. To ona była jego dziewczyną, czy nie była? Czy ciągle jest? Czy dopiero będzie? Ale swoją drogą ciekawe, że na pytanie, czy istnieje przeszłość i przyszłość, nikt nie powiedział z lęki, że tak. Nikt? Skąd ci ludzie się tam wzięli? To w przedszkolu nawet. Jeden z 6-latków, 4-latków, 3-latków by podniósł rękę, że istnieje, a tam nikt. W każdym razie polecam śledzić tą osobę, dopóki da się. W miarę tanio, bo ona czasami różne rzeczy wrzuca na swojego Instagrama i tam też można przystawić usta do tej krynicy mądrości. Budziłam się dzisiaj rano z taką myślą, że powinnam dzwonić w swoim życiu, bo jestem cały czas w momencie. Tutaj ceremonia z arcykapłanką i z arcykapłanem, tu ekstatyk, tutaj ceremonia dźwięków w piramidzie w Chi. Po prostu cały czas jest movement. Tak sobie myślę rany. Jakimi jesteśmy bratnimi duszami, jakie to kosmiczne połączenie, bo ja też dzisiaj rano obudziłem się z myślą, że muszę w swoim życiu zwolnić, że jestem cały czas w movemencie. Tu ceremonia z arcykapłanem. Święty Paweł mówi, że nawet jak ja siebie potępiam, to Bóg nie musi mnie potępić. Ja muszę też zobaczyć, że ja mogę sam przed sobą stanąć w prawdzie o sobie i sam przed Bogiem stanąć. I arcykapłanką. Dwugłowy, dojebany biceps, wszystko, przecież ja chodziłam po prostu jak... to masakra. Ojej, no dobrze, no. Tu Exotic Dance. Tu Hate Park z iluzjonistą. No, jestem, wiesz, profesjonalistą, więc to nie jest prawda, więc proszę na rozgrzewkę, wiesz, żebyś miał, jak spadnie ci cukier czy coś. Tu ceremonia dźwięków z Kowalem. Wojciech Kowalczyk. Cześć. Krzysztof Stanowski. Kochana, wierzę w nas. Cały czas jest movement. Z drugiej strony chciałbym wieść życie takie jak Kasia Nast. Dlatego będę ją po prostu naśladował, bo chciałbym znaleźć się w takim punkcie, w jakim ona się znalazła. Ona dokładnie doprowadza mnie tam, gdzie ma doprowadzać i... Like, really? Is this even my life? Is it even my life? Wow! Is it my life, kochani? Medycyna ją tam zaprowadziła. Medycyna zaprowadziła ją na jakąś wyspę z basenem. Nie studia medyczne. Nie. Ja już nie studiowałam medycyny. Nie praca w szpitalu, bo tam mało płacą. Ale medycyna, tak? Szeroko pojęta medycyna. Nie bójcie się jej. Otwórzcie się. Otwórzcie się na magię. I na pewno zrobię live'a, żeby popowiadać wam o tym.
Kasia zrobi live'a. I pokażę wam basen. Basen! Basen! Is it even my life? Jeśli kiedykolwiek pomyślisz, że ktoś cię odrzucił, nie wierz w to. Nigdy nie zostałaś odrzucona, nigdy nie możesz być odrzucona. Każde nie oznacza tak dla czegoś innego. Każde odrzucenie jest zaproszeniem. O kurwa. Co to było? Czy to jest jakaś... To jest jakaś impreza dla gwałcicieli? Tam przychodzą gwałciciele słuchać, że to w sumie... Słuchać swojej taktyki, jakiś porad? Nie ma nie. Każde nie to tak. Każde odrzucenie jest zaproszeniem. Chodź mała ze mną do łóżka. Nie. O, zaproszenie. Ale będzie się działo. Ale będziemy się bawić dzisiaj. Mówiłem ci, że nie. Ojej. Ale będzie fajnie. To szkodliwe chyba. Takie treści wygłaszanie. Nie to nie, a tak to tak. Jestem ciekaw, czy jakbym do niej podszedł, znaczy nie podszedłbym, ale gdybym do niej podszedł na ulicy, złapał ją za włosy, wiesz, do dołu, ona by powiedziała nie, to ja bym powiedział, czuj się zaproszona, a ja się poczułem zaproszony. Każde nie oznacza tak. Kurwa. To jest naprawdę dziwne, co tam się dzieje. Wszystko, co wam się w życiu przydarza, zależy od waszej duszy. Żeby wejść w koniunkcję z tą swoją najwyższą inteligencją, która zawiaduje ściągnięciem magii na Ziemię, tego kosmicznego pierwiastka, który jest w sumie na Ziemi, tylko inaczej wygląda, to trzeba wejść i zrozumieć, jak działa ciało świetliste, czyli dusza. A jak masz 6 lat i na przykład dron zrzucił bombę na całą twoją rodzinę, to cała rodzina miała duszę nie tak jest. W ogóle to się zdarza. Jak na przykład zagryzł cię pies, to on po prostu wyczuł, że masz kiepską duszę, nie? I problem jest z koniunkcją. Wszystko się zaczyna w duszy. Wszystko zależy, co się dzieje w waszym życiu, zależy od duszy. Nie ma przypadków, nie ma tragedii, nie ma wypadków, nie ma niesprawiedliwości. Wszystko jest tutaj, albo tutaj, nie wiem gdzie. No ale gdzieś w środku. Proste? Proste. W ogóle czym jest dusza? Czym są nasze myśli? Czy sterujemy naszymi myślami, czy nasze myśli sterują nami? Czy możemy kontrolować nasze myśli? To jest jedno z pytań, na które trzeba sobie na poważnie odpowiedzieć. Jeśli chcemy zamanifestować ogromne pieniądze na swoim koncie, musimy wiedzieć o tym, że tak jak wszyscy powtarzają w rozwoju duchowym znane nam frazy tak naprawdę, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Nie wiem, czy pamiętacie początek Biblii. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. To według mnie jest najprostsze wytłumaczenie, czym jest energia kreująca w naszej rzeczywistości. Skoro my jesteśmy energią kreującą i wytłumaczone jest nam to, że jest to Słowo i było tylko to Słowo, nie było nic poza Słowem, to znaczy, że nie ma nic poza naszą myślą. Afirmacje nie są tak naprawdę techniką. Ja po prostu tak mówię, że jest to technika, ale to nie jest technika. Powiem szczerze, mam lekki problem z tym fragmentem, to znaczy nic nie zrozumiałem. Albo ona ma problem, albo ja mam problem. Ale któryś z nas ma na pewno. Czasami mam wrażenie, że oni wszyscy tam mają jakąś wspólną bazę danych, na przykład taki Excel i wpisują tam sobie słowa. Wpisali sobie tam 200 słów przypadkowych, typu energia, rzeczywistość, afirmacja, obfitość, wolność i jakiś generator po prostu randomowo podsyła te słowa i oni je czytają. A publika udaje, że kuma, no bo wiecie, zapłacili. Nie? Bez sensu by było teraz powiedzieć sobie, o czym ona gada. To jest bez sensu. Jak płacisz klocka za takie coś, to wiesz, to musi ci się podobać. Nie? Ale tematyką myśli lepiej zajął się wspomniany wcześniej Piątkowski. Chyba on to lepiej troszeczkę wytłumaczył. Tak na chłopski rozum. O! Jadę sobie samochodem i nagle wkradają mi się negatywne myśli. A co jak się wydarzy tamto? A co jak będzie to? I tak na końcu pamiętam, że sobie powiedziałem, że w najgorszym razie pojadę do Anglii. I takie uczucie ścisku. I w pewnym momencie mówi, hola, przecież ja sobie powiedziałem, że ja chcę być szczęśliwy. Dlaczego ja się nie czuję tak, jak ja chcę? Co to jest, co mi gada? Skąd w ogóle takie chore myśli? Eureka! Myśli w mojej głowie się same myślą. Nikt mi o tym nigdy nie powiedział. Że umysł został tak skonstruowany, że sam siebie myśli. Eureka! Umysł sam sobie myśli. To nie wy myślicie, tylko umysł sam sobie myśli. Do tej pory wydawało mi się, że jak ktoś słyszy
głosy w swojej głowie i że on toczy jakąś wewnętrzną batalię z głosami w swojej głowie, to już jest mocny powód, żeby skonsultować się ze specjalistą. A tymczasem okazuje się, że takie osoby wychodzą na scenę i o tym opowiadają. Hola, hola, kto tu do mnie gada? W pewnym momencie mówi hola. Przecież ja sobie powiedziałem, że ja chcę być szczęśliwy. Kto tu do mnie gada? Hola, hola, nie chcę tego słyszeć. Nie mów teraz do mnie, jadę samochodem, chcę być szczęśliwy. Nie mów mi, że nie mam pieniędzy. Nie mów mi, że to nie mój samochód, że nie mam samochodu wcale, że jadę autobusem. Nie mów mi tego, ja jadę samochodem, chcę być szczęśliwy. Pierdolić własne myśli. Pierdolić rodziców. Trzeba wyjechać na drugą stronę globu. Odciąć się od wszystkich i od własnych myśli też się odciąć. To jest moje przesłanie dla was. Tato, czemu ty się tak nadymasz? Słucham. Niedawno Agnieszka Kaczorowska uznała, że też będzie coachem. W końcu ma solidne podstawy, żeby o sobie tak myśleć. W końcu grała przez lata Bożenkę w Klanie, a potem została tancerką, więc kto miałby być coachem, jeśli nie Agnieszka Kaczorowska. Dość naturalny ruch w tej karierze, zwłaszcza, że ma fanów na Instagramie, więc w ogóle wszystko się zgadza. Jestem za tym, żeby była coachem. Mało tego, początkowo chciałem ją wykpić. Ha, każdy chce być dzisiaj coachem, a co ty, dziewczyno, wiesz, w ogóle skończyłaś jakieś specjalistyczne kierunki, żeby doradzać ludziom, osiągnęłaś coś więcej niż tylko to, że doktor Lubicz ci mówił, żeś przyniosła cukier, czy w sumie nie wiem, czy oni byli z tej samej rodziny, bo nie oglądałem tego już z 15 lat albo więcej. W każdym razie chciałem ją wykpić, ale się powstrzymałem. Bo jak zobaczyłem to, co ona mówi do ludzi, to jest to dalece mniej szkodliwe niż to, co wygadują tamci. Więc ja jestem po stronie Agnieszki Kaczorowskiej. Jakby ktoś mi powiedział, wybierz swojego coacha, wybrałbym ją. No bo sami zobaczcie. Cytat na przykład. W dzisiejszych czasach złe zarządzanie swoim paliwem i energią życiową będzie nas zmuszało, żeby niestety strasznie często musieć przystawać na tankowaniu paliwa. Dobrze jest nauczać się zarządzać energią życiową. W sumie dobrze. Nie wiem, o co z tym tankowaniem paliwa chodzi, czy coś innego, ale spoko. Ale na przykład taka porada. Jeśli jesteś zmęczona, zorganizuj tak swoją rzeczywistość, żeby odpocząć. Prawda? Prawda. Zmęczyłeś się, odpocznij. Dobra porada, dobra. Szkodzi komuś, nikomu. Albo. Życie jest bardzo krótkie, jest ograniczone. No sorry, taka jest rzeczywistość. Nasza doba ma tylko 24 godziny, a tydzień 7 dni w tygodniu. I brawo. Czy można się z tym kłócić? Nie można, bo to sama prawda. Jest to znacznie lepsze niż te pierdy o tak znaczy nie, nie znaczy tak i inne takie rzeczy. No. Agnieszka jest spoko. Bądźcie jak Agnieszka. Ale ty jesteś. Zwłaszcza, że Agnieszka zachęca do aktywności. Mam nadzieję, że nie wszystkie zajęcia taneczne kończą się w ten sposób. Chcę wam dać narzędzia, inspiracji i nadzieję, ale praca należy do was. Od samego słuchania live'a nic się nie wydarzy. Od oglądania Dziennikarskiego Zera też się samo nic nie wydarzy. Musicie sami podjąć decyzję, że nie kupujecie biletów na ten kongres. Nie wystarczy tylko słuchać, trzeba zrobić coś. Wyjść ze swojej strefy komfortu. Wiecie, co trzeba zrobić? Nauczyć się mówić nie. Bo tu właśnie jest pewien, mam wrażenie, konflikt między tą Soku a tą Nast. W sensie Soku mówi, że nie, to tak i każde odrzucenie jest zaproszeniem, a Nast mówi nie. Nie, to nie. Najpierw chciałem zwrócić wam uwagę, jak metafizycznym doświadczeniem jest oglądanie tego TikToka. I teraz puścimy go zapętlonego 3 razy. Ta opowieść się nigdy nie kończy, to jest nieprawdopodobne. Mieliśmy zaplanowane spotkanie na 4 osoby, więc ja mówię idealnie. 2 mężczyzn, 2 kobiety, balans energetyczny, 4 kierunki, 4 żywioły. Zgadza się. I dołączył do nas nasz przyjaciel. I tak siedzimy wszyscy i w pewnym momencie my zaczynamy się ruszać. On mówi, hej, mogę iść z wami? No co ja mówię, moment. I zrobiłam check-in i mówię, nie. I wiecie, co było przepiękne w tej historii? Że on powiedział, szanuję cię za twoje nie. Szanuję cię, że powiedziałaś nie. I jest to dla mnie dużo ważniejsze, niż jak w tym momencie przekroczyłabyś swoją granicę. Więc to jest piękne, więc zachęcamy was trochę do tego, żebyście w następnym, nie wiem, tygodniu poeksperymentowali, jak się czujecie, mówiąc komuś nie.
i czy potraficie zostać w dyskomforcie cały czas powiedzenia nie. Przychodzi, kochanie, do mnie przepiękna historia, którą ostatnio mogliśmy doświadczyć na Bali, bo my byliśmy, słuchajcie, w takiej restauracji, siedzieliśmy sobie, była grupa przyjaciół, ja, Kasia, Holly, Jason i Eric. I mieliśmy zaplanowane spotkanie na 4 osoby, więc ja mówię idealnie, 2 mężczyzn, 2 kobiety, balans energetyczny, 4 kierunki, 4... Była grupa przyjaciół, ja, Kasia, Holly, Jason i Eric. I mieliśmy zaplanowane spotkanie na 4 osoby, więc ja mówię idealnie, 2 mężczyzn, 2 kobiety, balans energetyczny, 4 kierunki, 4 żywioły, zgadza się. I dołączył do nas nasz przyjaciel. I tak siedzimy wszyscy i w pewnym momencie my zaczynamy się ruszać, on mówi, hej, mogę iść z wami? No co ja mówię, moment. I zrobiłam check-in i mówię... Co zrobiła? Check-in? Jak na lotnisku? On jakieś boarding passy wydaje na swoich imprezach? Czekaj. Nie. I wiecie, co było przepiękne w tej historii? Że on powiedział, szanuję cię za twoje nie. Szanuję cię, że powiedziałeś nie. I jest to dla mnie dużo ważniejsze, niż jak w tym momencie przekroczyłabyś swoją granicę, więc... Facet chciał iść z nimi na imprezę. Ona powiedziała, żeby spierdalał. A on powiedział, że to jest piękne, że szanuje, że powiedziała mu nie i nie przekroczyła własnych granic. I ta laska na publiczności stoi tak. To jest piękne, więc zachęcamy was trochę do tego, żebyście w następnym, nie wiem, tygodniu poeksperymentowali, jak się czujecie, mówiąc komuś nie. Eksperymentujcie. Jak ktoś was spyta, czy może usiąść koło was w autobusie, powiedzcie nie. A to, co powie, szanuję cię za twoje nie. Szanuję cię za twoje nie, że nie przekroczyłeś własnych granic. Róbcie to, eksperymentujcie. To jest piękne. Zróbcie check-in. W ogóle jest pewna dziwna sprawa z tym całym kongresem. Otóż wystąpi tam Mark Archimedes. W sumie macie rację, że to jest popieprzona ksywa. Możecie na mnie mówić Stan Pitagoras na przykład. I okej, nie? Stan Pitagoras dobrze żył. Tam jest Mark Archimedes. I... mam z Markiem pewien problem. To znaczy, wszedłem na stronę tego kongresu. Bo powiem wam, jak to się zaczęło. Napisał do mnie znajomy, że wygrał bilet na jego występ w Warszawie. Napisał mi, że wygrał, bo mu głupio się było przyznać, że wydał 1000 czy 2 i też bym się nie przyznawał, tylko powiedział, że wygrałem. Ale no był tam. No i mówi, ty, tam jest taki koleś, co opowiada takie rzeczy, że złamał kręgosłup i miał jeździć na wózku do końca życia, ale uznał, że nie będzie jeździł i wstał i wygrał zawody w gimnastyce w Anglii, mistrzem, został złotym medalistą. I wszystko fajnie, tylko jakby nie da się tej historii nigdzie znaleźć, że to się wydarzyło. No ja mówię, nie, no niemożliwe przecież, na pewno tak było, co ty się go czepiasz. I wchodzę na tą stronę Life Balance Congress i tam jest prelegent, Skip Archimedes. Światowej sławy mówca, autor międzynarodowych bestsellerów, uznany ekspert w programach telewizyjnych, magazynach i gazetach na całym świecie. Po przeszkoleniu 10 000 ludzi w swoim życiu podczas wydarzeń na żywo na całym świecie, Skip poświęcił swoje życie, aby pomóc osobom takim jak ty przezwyciężyć fizyczne, umysłowe, emocjonalne, duchowe i finansowe wyzwania, aby stworzyć życie pełne zdrowia, bogactwa i szczęścia. Czyli daje pełen pakiet. Nie to, że tylko doradza finansowo, tylko także w kwestii duchowości i zdrowia. Nie pozostawia niczego. Bierzesz pełen pakiet, wychodzisz człowiekiem na wskroś szczęśliwym. Skip był wyczynowym gimnastykiem, który przezwyciężył poważne choroby, alergie, śpiączkę, rozpad rodziny i depresję, aby zostać mistrzem gimnastyki. Czyli chyba ciężko miał. Choroby różne, poważne, alergie, śpiączkę, rozpad rodziny i depresję. Aby zostać mistrzem gimnastyki. Następnie podczas treningu Skip doświadczył okropnej kontuzji i uszkodził kręgosłup. Lekarze i specjaliści twierdzili, że już nigdy nie będzie chodził. Nie chcąc zaakceptować tego losu, zainspirowany przez Bruce'a Lee, Skip odkrył zapomniane sekrety i wykorzystał inteligencję oraz moc swojego ciała, umysłu i ducha do uleczenia siebie.
18 miesięcy później Skip w cudowny sposób powrócił do sportu, aby zostać mistrzem angielskiej akrobatyki sportowej. Skip wyruszył na światową wyprawę, aby spotkać się i pracować z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie zdrowia naturalnego, aby odkryć, jak wykorzystywać cudowne zdolności ludzkiego ciała i umysłu. Uzbrojony w te zapomniane tajemnice i mądrości, Skip współpracował z Sir Richardem Bransonem, Lordem Andrew Lloydem Webberem, a teraz jest trenerem transformacyjnym bogatych i sławnych osobowości. Wyobraź sobie, że wyglądasz i czujesz się młodziej oraz żyjesz w zdrowiu i witalności w każdym wieku. Dowiedz się, jak Skip może pomóc Ci uwolnić i stać się najlepszą wersją siebie, aktywując swoje ciało, umysł i ducha, abyś mógł być wiecznie młodym. Jeszcze wieczna młodość jest w ogóle w tym wszystkim sprzedawana. Zajebiście. Tak sobie pomyślałem, rany, 2 medale w gimnastyce, złote, w Anglii. Złamany kręgosłup. Potem powrót, znaczy medal, złamany, powrót, znowu medal. Myślę sobie, kurczę, to jest w ogóle historia na film. A co najmniej na jakieś duże artykuły w poważnych gazetach angielskich. No ktoś by to chyba napisał. I problem z tym panem Skipem, Markiem, Skipem Archimedesem, który nazywa się tak naprawdę Mark Skipper, jest taki, że o nim nic nie ma. Że tam wpisywałem sobie na przykład na BBC, żeby znaleźć tą historię tych jego medali. I nic. The Times? Nic. Guardian? Nic. Da się znaleźć w jakichś dziwacznych w ogóle gazetkach, stronkach poprzeklejane artykuły, w których jest dokładnie to napisane. W sensie jakiś jest template, on to rozsyła. Gotowe. To jest wielka sztuka. Osiągnąć tak wiele i pozostać tak skromnym. Pozostać tak skromnym, że ludzie nie piszą o twoim wyczynie. W dzisiejszych czasach osiągnięcie takiej skali obfitości wolności, że nie zależy ci na rozgłosie, jest nieprawdopodobne, bo wszyscy dążą do tego, żeby o nich pisano, zwłaszcza jak z tego żyją. A on nie. Nie ma informacji, w którym roku on te medale zdobył, jakie to medale były. Znaczy wiemy, że złote, ale w ogóle... co on fikołka robił, czy jakieś salto, czy... nie ma tego. Na YouTubie nie znajdziemy tego występu. Wchodzę na jego stronę. W ogóle on ma stronę tylko z końcówką .com i .pl. W sensie nie ma .de, .fr i tak dalej. Jest światowy słaby, ale akurat po polsku ma stronę. Nie wiem, dlaczego akurat tak sobie umiłował nasz kraj. No i wchodzę sobie na jego stronę. W ogóle skromność tego człowieka jest godna pozazdroszczenia. Znalazłem taki cytat. Skip zdobył nagrody przyznawane takim osobom jak Bruce Lee, Nelson Mandela czy Steve Jobs za zmiany, które przynosi światu. Nauki Skipa dają niesamowite rezultaty, jednakże mogą się one nieco różnić od tego, czego ci uczono, więc miej otwarty umysł. Dostał takie nagrody jak Nelson Mandela i Steve Jobs. Takie, czyli jakie? No takie, czyli jakie? Ktoś mógłby wymienić te nagrody, które dostał jednocześnie Nelson Mandela i Skip Archimedes? Nelson Mandela, Wikipedia. Jest to jakaś zakładka nagrody? Ktoś tam dostał, nie? Człowiek roku 93 według magazynu Time. Order uśmiechu na wniosek dzieci z RPA. Międzynarodowa kapituła orderu uśmiechu mu przyznała. No ale to chyba Skip nie ma takiej, ani człowiekiem roku też nie był. Mamy 18 lipca, Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Honorowy obywatel Kanady. Order Kanady. Pokojowa nagroda Ataturka. Nie no, mam wrażenie, że nie znajdziemy nagrody, którą jednocześnie dostałby Nelson Mandela i Skip Archimedes. I to mówię ja, stan Pitagoras. W ogóle niesamowite jest to, że ten człowiek, który tak wiele osiągnął i przekazuje swoje mądrości na całym świecie dla dziesiątków tysięcy ludzi. No bo jeśli idziesz na taki wykład i ktoś naprawdę zmienił twoje życie, wychodzisz już, będziesz bogaty, wiecznie młody, dusza uzdrowiona, wszystko się zgadza, to co robisz najpierw? Ja idę za tym człowiekiem, w sensie nie fizycznie, tylko zaczynam go śledzić w internecie. Oglądać jego filmiki, czytać jego książki, spijać słowa z jego ust. No bo jeśli raz mi pomógł, to nie chcę, żeby nasze drogi się całkowicie rozdzieliły. Myślę, że to jest naturalne, prawda? Idziecie na koncert dobrego zespołu, to potem sobie lajkujecie ten zespół, żeby wiedzieć, jak grają, co wypuścili, zobaczyć, co zjedli na obiad, wszystko jedno. No więc Skip Archimedes na Twitterze
ma obserwujących, oczywiście, że ma, każdy jakichś ma. On ma dokładnie 1089. 1089 osób go obserwuje na Instagramie. Mimo, że przypominam, złamał kręgosłup, a potem zdobył złoty medal w gimnastyce po tym, jak się sam uleczył. Powinien być fenomenem na skalę świata, ale obserwuje go 1000 osób. Dokonuje niesamowitych rzeczy i współpracuje z największymi ludźmi na świecie. I ma nawet swój kanał na YouTubie, bo jak mógłby nie mieć? Problem jest taki, drodzy Państwo, że jego kanał subskrybuje 3000 osób. 3000 osób. Jego ostatni film ma 24 wyświetlenia. A przedostatni ma 52 wyświetlenia. No w sumie dwa razy więcej, więc nie jest to powód do śmiechu być może. Ale już poprzedni 35 wyświetleń. Jeśli patrzę na jego wyświetlenia z ostatnich 7 miesięcy, to kolejno jest to tak. 24 wyświetlenia, 52 wyświetlenia, 35 wyświetleń, 58 wyświetleń, 166 wyświetleń, 136 wyświetleń. Mówiąc krótko, nie ogląda go nikt. Nikt, absolutnie nikt. A wy macie zapłacić parę klocków, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie na Life Balance Congress, gdzie on wam opowie, że był mistrzem gimnastyki, ale nie ma żadnego zdjęcia z czasów, gdy był mistrzem tej gimnastyki i stał z medalem po uprzednio złamanym kręgosłupie. Szanowni widzowie, nie ma nic złego w szukaniu inspiracji u innych osób. Nie ma nic złego w pytaniu, jak dojść tam. Znaczy, nie w sensie na ulicę Mickiewicza, czy tam do postoju taksówki. Znaczy, dobra, nie ważne. Jak dojść wysoko gdzieś, na szczyt. Nie ma w tym nic złego. Każdy z nas tak robi w różnym zakresie. Inspirujemy się różnymi osobami, podziwiamy je, próbujemy naśladować. Natomiast pytanie brzmi, czy aby na pewno zawsze słuchamy właściwych osób i czy nie jest tak, że czasami na scenie stoją osoby, które powinny stać zupełnie gdzie indziej. Nie chcę powiedzieć, że w wariatkowie, w poczekalni, ale przed sceną powiedzmy, a na scenie powinien być ktoś, kto rzeczywiście ma coś do powiedzenia. Mówiąc krótko, pytanie brzmi, czy to wy potrzebujecie pomocy, czy potrzebuje pomocy ten typ albo typiara, który do was gada. I ja osobiście mam często wrażenie, że to oni potrzebują pomocy. Aktualnie znaleźli sposób, aby otrzymać pomoc finansową, bo mają jeleni, którzy im płacą, ale oprócz tego potrzebna jest pomoc szersza. Ponadto weszliśmy w epokę celebrytów i influencerów. Ludzi, którzy są znani z tego, że są znani. I jako, że są znani, wydaje im się, że są zajebiści. A skoro są zajebiści, to chcą się dzielić swoją zajebistością, żebyście nie mieli wątpliwości, że są zajebiści. W sensie oni nie chcą, żebyście wy byli zajebiści, tylko chodzi o to, że jak będą się dzielić swoją zajebistością, to wy dostrzeżecie to, że oni tą zajebistością ociekają i będziecie jeszcze bardziej ich podziwiać. Zostaniecie dalej szaraczkami, ale oni z wami się, oni wam się zaprezentują w pełnej krasie swojej zajebistości. Problem w tym, że oni wcale nie są w niczym zajebiści. My po prostu ich oglądamy, bo mamy naturę podglądaczy. Oglądamy sobie różnych ludzi, przypadkowych. Czasami nam się podobają cycki, czasami twarz, czasami czyjś głos, czasami czyjś samochód, albo mieszkanie, albo sposób bycia. Natomiast poza podglądactwem nie ma w tym nic więcej. Nie chcemy być tacy jak oni, ale im się wydaje, że chcemy. W związku z czym z czasem zaczynają myśleć sobie, spieniężę także to, spieniężę to, że jestem tak podziwiany, bo skoro podglądany, to na pewno podziwiany, nikt mnie nie podgląda z obrzydzeniem i będę mówił ludziom, jak być szczęśliwym. Wprawdzie potem często te osoby sobie samobuja strzelają, ale chuj tam, ile zdążą zarobić na tym, żeby mówić innym, jak być szczęśliwym, to już inna sprawa. Mój apel do wszelkich celebrytów, influencerów, żeby dali sobie spokój z tym doradzaniem ludziom, jak być szczęśliwym, nic nie da, bo jakby oni nikogo nie słuchają. Ale mój apel brzmi, jeśli szukacie inspiracji, to dobrze sprawdźcie, czy ta osoba, która miałaby być tą inspiracją, czy na pewno na to zasługuje. Jeśli potrzebujecie pomocy związanej z pewnością siebie, z różnymi problemami, jakie was trapią, stańcie dobrego psychologa, to nie jest żaden wstyd. Wszyscy to robią. Znaczy nie wszyscy, ale bardzo wiele osób. Więc to,
zróbcie to. Idźcie do mądrych, wyedukowanych ludzi, ale nie nabierajcie się na tych durniów wypluwających randomowe słowa, które wyczytali w jakimś poradniku skupionym w sklepie wszystko za 5 zł. W ogóle dawno nie było Dziennikarskiego Zera, za co przepraszam, no, ale nie było mnie pół roku. No, ludzie w to nie uwierzą, przecież byłeś w innych programach. Ludzie we wszystko uwierzą, zaraz się przekonasz. Dobra, wytnij ten kawałek. No więc nie było mnie pół roku. A to dlatego, że miałem taką nieprzyjemną historię, prawda? Szedłem przez las i gdzieś tam jakiś drwal był na czubku drzewa i spadła mu piła mechaniczna i ona odcięła mi głowę, nie? Dlatego mam taką brodę tutaj teraz, żeby blizny nie było widać. Ale ta piła odcięła mi głowę, głowa się potoczyła tam 10 metrów dalej i lekarze nie dawali mi szans na przeżycie. W sensie stwierdzili zgon. Natomiast ja sobie wtedy tak pomyślałem, kurwa, Bruce Lee nie z takich opresji wychodził. Jakby to... I pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym, żeby moja głowa spoiła się raz jeszcze z moim ciałem i dzięki sekretnym, dawno zapomnianym myślom wróciłem po prostu do zdrowia. Nie opowiadałem o tym, wy też o tym nikomu nie mówcie, wiecie, żeby tam, po co ktoś ma wiedzieć, że tak można, nie? No, ale to dlatego taki mam teraz wizerunek, ale wszystko się zagoi, więc okej. Okay. Tak w ogóle, to tak pomyślałem, że może jak dacie 20 tysięcy łapek w górę dzisiaj, znaczy pod tym programem, to może bym poszedł na ten live Balance Congress, kupił tę najdroższą wejściówkę za piątaka i bym spytał Marka Archimedesa, jaki medal zdobył, w którym roku i jak to w ogóle było i bym spytał w ogóle, wiesz, czy tej pani, czy nie, to znaczy tak i co z tymi gwałcicielami, czy oni to mogą wziąć dla siebie i tej Kasi bym spytał, czy istnieje przeszłość i przyszłość. No generalnie mogłoby być zabawnie, co? Jak sądzicie? Umówieni? Na razie, do zobaczenia. Zapomniałem wam powiedzieć, że jak już dacie się tak całkowicie skoczować, jak już wszystko będziecie wiedzieć, jak już będziecie życiowymi wygrywami, to wówczas raz na miesiąc będziecie jeździć do Autoforum w Płocku, bo tam mają obfitość Mercedesów i super obsługę, a to była reklama.